Cześć! W dzisiejszym Co ja czytam? Adept Adama Przechrzty. Adept jest tym, w czym lubują się ostatnio polscy fantaści, czyli zupełnym pomieszaniem różnych wątków fantastycznych. Mamy początek XX wieku w okupowanej Warszawie. I z jednej strony mamy bardzo fajnie pokazane realia tamtych czasów, tak historycznie, kulturowo. Na ulicach mamy pełno oficerów carskich i ogólnie Rosjanie sprawują wszystkie ważniejsze funkcje. A na Polaków patrzą spod oka. Spod oka? I w tej Warszawie pojawia nam się enklawa, czyli coś na wzór postapokaliptycznej zony. Z tą różnicą, że ta enklawa jest specjalna dlatego, że działa w niej magia. Działa tam magia i pojawiają się demony. Nie wiadomo skąd się wzięła, dlaczego i kiedy zniknie i czy w ogóle zniknie. Żeby istoty, które znajdują się w środku enklawy, nie wydostały się na zewnątrz, jest ona otoczona srebrem. Podobne enklawy pojawiły się też w innych miastach Rosji, ale my znajdujemy się tylko w Warszawie, w naszej warszawskiej enklawie. Główni bohaterowie to alchemik Polak Rudnicki i oficer carski Samarin, Rosjanin. Samarin przybył tam po to, żeby zbadać tą enklawę, a Rudnicki został wplątany w różne dziwne zdarzenia właśnie z enklawą związane. Cała sprawa z enklawą już jest dziwna przez sam fakt jej istnienia, ale okazuje się, że jeszcze dzieją się dziwne rzeczy, jak już na dziwną sytuację, bo prawdopodobnie jakaś trzecia strona jest wmieszana w to, co dzieje się w enklawie, padają trupy, i niekoniecznie przez demony. No i nasi bohaterowie muszą oczywiście rozwikłać tę zagadkę, co to też w tej enklawie się dzieje i kto macza palce i jaki ma interes w tym, żeby ingerować w tą enklawę. Mamy więc kilka stron zainteresowanych tą enklawą. Demony, które sobie tam w środku żyją. Carskich oficerów, którzy próbują nad tym zapanować i zrozumieć, co to jest. Gildię magów. Gildia alchemików i każdy ma w tym jakiś swój udział i jakieś różne konszachty między nimi są zawierane. Bardzo podobały mi się właśnie te różne wątki splecione w jedno w Adepcie, czyli taką historyczną rzeczywistość z czasów zaboru rosyjskiego, z drugiej strony demony i magię, bo zaczynając czytać myślałam, że to będzie coś w stylu właśnie Andrzeja Pilipiuka, czyli historia z jakimś tam magicznym ziarenkiem, jakimś magicznym przedmiotem, a tutaj pojawiły się demony z krwi i kości, prawdziwa magia, zaklęcia, jakieś sprawy alchemiczne. W tym też pojawia się popularna ostatnio w internecie chęć stworzenia homunculusa. Czy się udało? Czy można stworzyć homunculusa? Przeczytajcie. Więc jest duża doza fantastyki takiej magicznej. No i trzeci wątek, taki bardziej sensacyjno-kryminalny, bo mamy morderstwa, które nasi bohaterowie starają się rozwiązać, rozwikłać. Mamy też arystokrację, całą tą etykietę i związane z tym na przykład pojedynki, co też było bardzo ciekawe. Więc taki miszmasz, ale bardzo mi przypadający do gustu. Sami bohaterowie są dosyć wyraziści. Mamy dwóch mężczyzn, którzy na równi, myślę, są głównymi bohaterami, chociaż niby Rudnicki miał być bardziejszym, główniejszym bohaterem. Ale Rudnicki, Polak, alchemik, którego kariera nagle się rozkręca, tak trochę grubymi nićmi szyta, ale to już przymknijmy oko. Ale też podobało mi się w jego postaci to, że była to jedna z niewielu postaci, o których ostatnio czytałam, która się zmienia. Tak dziwnie się zmienia, że w pewnym momencie to ja nie wiedziałam, czy ja go mam lubić, czy nie, czy jednak już go nie lubię. Z drugiej strony Samarin, który jest Rosjaninem i jest bardzo dobrze wyszkolony, zdaje się mieć większą władzę nad wszystkim niż faktycznie mówi, że ma. Jest dosyć tajemniczy. No i obaj panowie stoją tak jakby po dwóch stronach barykady. Jeden jest alchemikiem, który ma pewne zobowiązania wobec swojej gildii alchemików. Drugi jest carskim oficerem, który ma zobowiązania żołnierza. Jeden jest Rosjaninem, drugi jest Polakiem i mimo wszystko bardzo się lubią. No i dlatego nie mogą sobie wszystkiego powiedzieć i narasta między nimi taka atmosfera niedopowiedzeń. I oni są za sobą, ale nie mogą pewnych rzeczy przeskoczyć. I to jest całkiem fajna relacja. Znaczy nie, że jest fajna, tylko podobała mi się
podobało mi się wykreowanie takiej relacji pomiędzy dwoma głównymi bohaterami. Co do innych postaci, pojawia nam się też demonica, która nie lubię. Dziwna postać i dziwna. Jakaś taka dziwna. Znaczy dobrze zrobiona, ale dziwna. I podobało mi się też to, że wzięłam tą książkę, nie patrząc, czy to jest jakaś część serii, czy to będzie jedna zamknięta historia. I że to jest pierwszy tom, zorientowałam się dopiero 10 kartek przed zakończeniem. Bo historia jest taka spójna i dąży, od samego początku dąży do końca. Że już na początku nam się zarysowuje, co ewentualnie mogłoby być końcem tej opowieści. No i tak też jest, że pewien główny jeden wątek się kończy, ale okazuje się, że za nim jest całe jakieś takie jeszcze morze różnych innych dziwnych wątków, że to właściwie jest grubsza sprawa. Ale samą historię czyta się jako taką jedną i bardzo mi się to podobało, bo ja bardzo nie lubię, jak mi się kończy książka w momencie, kiedy wszystkie wątki są otwarte i nic się nie wyjaśniło, a tylko się cały czas wszystko komplikuje i nie wiadomo, co się dzieje. Dlatego polecam Wam Adepta Adama Przeszty. Bardzo dobra rozrywka, dużo wątków, tak jak mówię, z jednej strony troszkę historycznie, z drugiej strony tak sensacyjnie i kryminalnie, wręcz detektywistycznie, a z trzeciej strony pojedynki i arystokracja, która jest dziwna i która zawsze była dziwna. I miała swoją etykietę, którą trzeba przestrzegać i z tego rodziły się różne dziwne sytuacje. Na dzisiaj to wszystko, bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.